Panie i panowie, Przemek Majewski, rozłączyło nas na momencik, ale już błyskawicznie poprawiamy się. Przemek nie był obecny na 11 balu w wyniku, no oczywiście niedoznanej kontuzji tutaj, tfu, pod pachą trzy razy z lewej, z prawej, ale po prostu trzeba chuchać na gorące, czy na zimno, jak to się mówi. Drobny katar. Przemku, co to było? Co to było? Tak, przede wszystkim przepraszam wszystkich, że nie mogłem być na tej wielkiej imprezie Polskiego Radia, urodziny, a tak, bo czułem się troszkę, nie, troszkę czułem się chory. Tak, musiałem dmuchać na zimne, zostać w domu, odpocząć, żeby móc ciężko trenować w następnych tygodniach. No właśnie, Przemek, opowiedz mi coś o swoich treningach. Naprawdę twoja siłownia zaczyna zbierać bardzo pochlebne opinie dotyczące wysiłkowych obozów, takich ekstremalnych historii. Sam miałem okazję widzieć bardzo ciekawe elementy twojego treningu. Skoki na dużej oponie, wyciąganie nóg na jakichś drabinkach i tak dalej, całe serie można zobaczyć na Facebooku. Powiedz mi, co ty sądzisz właśnie o swoim trenerze od kondycji, tak? Jest to kondycyjny trener. Tak, Sean Sutton, The Gorilla Extreme. Już trenuję z nim od ponad półtora roku. No, dwa lata temu, my już się znaliśmy dużo wcześniej, ja wiedziałem, że on jest mistrzem świata powerlifting, dwukrotnym mistrzem świata. Trenował tam jednego boksera u nas, ale ja sobie myślę, a co on może wiedzieć o trenowaniu bokserów tam, pewnie każe mi jakieś ciężary podnosić. Ja nie potrzebuję ciężarów podnosić, ja muszę być szybki, dynamiczny, zwinny, a nie jakieś ciężary podnosić. Ale kiedyś przypadkowo byliśmy rano na siłowni tu u nas i widziałem, jakie on ma ćwiczenia, jak on ćwiczy z niektórymi zawodnikami. On ćwiczy koszykarzy, baseballistów, futbolistów. I wiesz, to jakaś przez przypadek, zabawa zabawą, zaczęliśmy trenować razem. Po pierwszym treningu już po prostu byłem podekscytowany, że mówię, dobra, to spróbujmy ten tydzień i następny tydzień. I zaczęliśmy coraz bardziej, coraz ciężej trenować. A ma różne ćwiczenia, zawsze on wychodzi z tego zdania, że go hard or go home. Mhm, dobra. Zmienia ćwiczenia, lower body, upper body, core, także czuję się coraz lepiej, coraz silniejszy i przede wszystkim przychodzi do mnie do siłowni bokserskiej, patrzy na treningach bokserskich, a co potrzebuje, czy więcej na nogi pracować, czy więcej na górną część ciała, czy bardziej kondycyjnie, szybkościowo. Muszą być przede wszystkim z moim trenerem, z głównym trenerem od boksu, z Billem Johnsonem, muszą być na jednej stronie. Rozumiem, ale to rzeczywiście Przemek tutaj coraz głośniej jest o tym, co dzieje się u ciebie naprawdę w klubie. Padają pomysły, aby tam troszeczkę wysłać innych zawodników, również żebyś ty zahaczył okiem, co prawidłowo mogą robić. Także gratuluję, fajnie, w życiu mówią, że nie ma przypadków i to chyba dobra zasługa, bo tutaj miesiąc temu no, pokazałeś zupełnie nowe elementy w boksie, naprawdę. Tutaj przypomnę tylko, że Colonel Bob Sheridan był zachwycony twoją walką. Prawdopodobnie również twój przyjaciel, nasz przyjaciel Bob Sheridan pojawi się na najbliższej walce i już oczywiście znaleźliśmy się nieprzypadkowo w dziewiątej dacie grudnia, w dziewiątym dniu grudnia w Prudential Center. Przemek, mam nadzieję, że będę wreszcie mógł podwędzić te sygnety z tych rąk i ten zegarek. Bardzo dobrze. No pozwolił ci na chwilę, później niestety widziałem, że oddawałeś zasmucony. My oczywiście mówimy o tych najsłynniejszych Alei Gwiazd boksu światowego, gdzie rzeczywiście ten sygnet jest no ciężki. Przemek miał okazję potrzymać go przez chwilę na swoich palcach. Przemek, chcę powrócić już konkretnie, nie wygłupiajmy się tutaj, do twojego przeciwnika Eddie Caminero. Powiedz mi, jaką masz pewność, że nie ulegnie tutaj zmianie? Ja chcę do ciebie konkretnie, ja wiem, że zawodnikowi jest cokolwiek ciężko o tym mówić,
Ale powiedz mi, jaką masz pewność, przyjacielu drogi, że z pół ciężkiej wagi ten zawodnik ma ochotę walczyć w twojej wadze? Jaką masz pewność, że on wystąpi? Mi się wydaje, że przede wszystkim, że 8 tygodni przed tą walką były kontrakty już podpisane, byli zawodnicy zatwierdzeni, także a on wcześniej ważył 174 funty, 169, a nawet schodzi do 162, jeżeli zobaczysz na boxer.org. Mi się wydaje, że tu nie będzie problemu dla niego, żeby zejść do wagi 162. Aczkolwiek, co mogę o nim powiedzieć? Jest zawodnikiem silnym. On przychodzi walczyć, przychodzi się bić, nie walczyć. Mm-hmm. Cały czas naciera, aczkolwiek uderza te ciosy wszystkie takie cepy, szerokie. Zawodnik przede wszystkim, który nie ma nic do stracenia. Dwie ostatnie walki, dwa nokauty. Jeden zawodnik był niepokonany 6-0, drugi zawodnik 8-1, a byli od niego dużo wyżsi, bo oni mieli po 6 feet, on jest zawodnikiem trochę krótszym, tak. Aczkolwiek ma ten sam zasięg ramion, a on ma jest 5-9 ma, 5-9 inczy ma wzrostu. Także mój plan jest taki, nie dawać się z nim w bijatyki, a przeważać szybkością, a trzymać go na dystans, aczkolwiek pracujemy też, żeby w pół dystansie pracować. Ja muszę go też, jak on do mnie będzie cały czas przychodził, muszę uderzyć go mocno też w pół dystansie, żeby też nie poczuł się bezpieczny, żeby on cały czas nie siedział ze mną w tym pół dystansie. Także uderzę go w pół dystansie i w całym dystansie. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Przemku, a proszę przypomnij jeszcze słuchaczom dokładnie, co na kontrakcie widniała. Jaka waga? Macie się spotkać w 162. Tak. I dla mnie to jest ciekawa historia, że właśnie, wiesz, z psychologicznego punktu widzenia, człowiek, który błyskawicznie w wadze półciężkiej osiąga sukcesy. Tak jak wspomniałeś, nokautuje zaledwie w drugiej rundzie, w czwartej rundzie. Błyskawicznie pnie się, słuchaj, do pierwszej setki, jest w 60 zawodników półciężkich. Tutaj te jedyne przegrane właśnie to 163, 162 funty, że zależy mu na tym. Także no, słuchaj, to będzie na pewno ciekawa walka. Ewidentnie będzie to ciekawa walka, bo nie wychodzi ten człowiek do przegranej. Widać, że jest aktywny, zmienia swoją pozycję, jest tak jakby odbudowuje te kilka przegranych i nie wychodzi ze straconej pozycji, prawda? Tak, zgadza się. No tak jak mówiłem, przeciwnik, który nie ma nic tutaj do stracenia. Wygrana z takim zawodnikiem jak ja, niepokonanym, 14-0, na pewno otworzy mu drzwi na większe szanse. Także jestem pewny, przekonany, że będzie przygotowany na 100% do tej walki. Dlatego mnie to też to motywuje, że nie dam się tam poobijać i przede wszystkim nie dam zabrać sobie tego mojego niepokonanego zera w moim rekordzie. A Przemek, powiedz mi, mamy pewność, że tutaj w tym wypadku pojawisz się wśród Tomka Adamka. To fajna przygoda, kolejny raz. I również będziesz mógł po rodziny w Polsce, bo przypomnę, że transmisja telewizyjna telewizji Polsat na pewno umożliwi ci tego typu historię zaistnienia również w Polsce, prawda? Tak, przede wszystkim sama myśl tego, że walczenia na tej karcie, gdzie Tomek Adamek jest główną atrakcją, który on przyciąga wiele tysięcy polskich kibiców, będę mógł tam się pokazać, wreszcie znowu będzie moje nazwisko mogło zaistnieć gdzieś tam i przede wszystkim Polsat, gdzie cała moja rodzina, moi przyjaciele z Polski będą mnie mogli zobaczyć i oczywiście też przekaz pay-per-view będzie tam, także jestem bardzo podekscytowany i mocno zmotywowany do treningu. Czyli znajomi i rodzina nie muszą wsiadać w samoloty, również obejrzą w Chicago, tak sugerujesz, domyślam się. Tak sugeruję. Rozumiem. Chociaż mam nadzieję zobaczyć część moich przyjaciół i znajomych z Chicago tu właśnie w Newarku. Bardzo się cieszę. Przemek, przypomnijmy, i tutaj ja, to jest moje zadanie, to jest moja rola.
prośba taka do kibiców, bądźcie wcześniej, już wiecie o tym, że Przemek The Machine Majewski również tej samej nocy w ringu. Jest to oczywiście bardzo ważne dla niego wydarzenie. Nie czekajcie do ostatniego momentu, jak zawsze apeluję. Bądźcie, śledźcie, dowiadujcie się, czy za ile minut, kiedy dokładnie, kiedy Przemek Majewski pojawi się w ringu. Przyłączasz się do tej prośby, Przemek? Oczywiście przyłączam się, aczkolwiek również chciałbym opowiedzieć taką drobną historię. Na ostatnim bokserskim show się tak działo, a trener mówi do boksera po walce: no pięknie, muszę powiedzieć, że naprawdę przestraszyłeś przeciwnika. Bokser na to: no jak to? No przez 3 minuty, zanim stałeś, no myślał, że cię zabił. Bardzo dobre, bardzo dobre. W końcu jakiś bokserski, słuchaj, dowcip. Przemek, na sam koniec, oczywiście życząc ci dobrej kondycji, zdrowia i takiego spokoju przed całą walką, tego wyciszenia. Powiedz mi, co słychać u przyjaciół? Przede wszystkim, jak czuje się Rafał Jastrzębski? Powiedz mi, czy wiesz, co u niego słychać? Tak, wiem. Widziałem się z Rafałem wczoraj. Ja wiem, że przez weekend też trochę chorował. Aczkolwiek nieoficjalnie chciałbym powiedzieć, że Rafał prawdopodobnie pokaże się 4 grudnia tu w Atlantic City w Bali's Casino. Mm-hmm. Decyzje jeszcze zapadają. Jeszcze nie jest oficjalnie, ale nieoficjalnie już ma propozycję, żeby tam walczyć. Rafał powiedział, że tak, że będzie walczył, a na pewno przyjedzie do nas dzisiaj na siłownię. Będę z nim sparował czwartek, piątek. Dzisiaj mam sparing z dobrze ci znanym Chuck Mozaccio z Wildwood. Proszę, proszę. O 4 godzinie. Aczkolwiek Chuck Mozaccio teraz walczy z przeciwnikiem 10-8, a już w... prawdopodobnie w lutym będzie starał się, żeby walczyć o pas NABO. No proszę, to ciekawe. To dziękuję za tą informację. Ale uzupełniając jeszcze naszych przyjaciół, no słynny Polak, niestety nie wiadomo dlaczego urodził się nieco o ciemniejszej karnacji skóry. Mowa oczywiście o Szamonie Alvarezie, który mówi o tym, że jest Polakiem, tak? Tak, jest mój polski brat. Walczy 4 grudnia o pas IBO tu w Atlantic City, a trenuje ciężko. Jego rekord 22 wygrane, 12 nokautów, 2 przegrane, aczkolwiek te przegrane są na wyższym poziomie. Jedna z nich to jest Joshua Clody, a former IBF champion, i Delvin Rodriguez. No jest mi bardzo miło trenować z nimi w siłowni, gdzie mogę podpatrzyć różne nowe rzeczy i widać ich pasję do boksu. Zdecydowanie, jest to też dla ciebie motywacja. Przemek, serdecznie ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Będziemy jeszcze przed samym grudniem na pewno i informować naszych słuchaczy i czytelników strony boxer.org, co dzieje się w obozie The Machine. Dzisiaj dziękuję. Zdrowia, energii i jak najwięcej sił do walki i życia oczywiście. Trzymaj się. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia i czytelników boxer.org. Jak pięknie. Trzymaj się, hej. Panie i panowie, to już końcóweczka. Za momencik sponsorze, ale jeszcze kilka rytmów armii niezwyciężonego, bo z nami niezwyciężeni.